Cześć, witajcie. Dziś w kąciku historycznym zmierzamy do roku 1995. Bardzo daleko, ale muszę wam to pokazać. Znaleźliśmy to. Znaleźliśmy Motorola 6200 Flare, zwaną u nas po prostu Flarą. Telefon, który docierał do nabywcy w takim pudełku. Dacie wiarę? Popatrzcie, jakie to pudełko jest wielkie. Tak, kochani, tak kiedyś się sprzedawało telefony komórkowe. W takiej skrzyni. Nieźle, co? Flora była raczej prostą komórką, która przypomina trochę Motorola D160, o której jakiś czas temu już wam opowiadałem. Ten telefon miał bardzo podobne menu i bardzo podobne możliwości, czyli znikome. Nawet kiedy popatrzycie na układ klawiszy, on się wyda podobny, aczkolwiek Flora była takim modelem z trochę może wyższej półki, gdzie producent starał się już dodać jakieś stylizacyjne smaczki. Jednym z nich na przykład jest klawiatura z przyciskami o kształcie, ja wiem, żagielka. To taka dosyć charakterystyczna cecha tego telefonu. My tu co prawda mamy najsmutniejszą wersję, po prostu czarną, ale bywały też warianty, w których ten panel, który tu widzicie, taki wyłaniający się nieco ponad obrys frontu urządzenia, przybierał inny kolor. Mógł być na przykład granatowy. Widziałem też, prawda, na obrazku tylko, ale widziałem żółty. A zatem było to urządzenie troszeczkę klasy premium, ale gabarytami, no cóż, nawiązywało do swojego opakowania. Tylko wiecie, ja wam teraz pokazuję, jak widzicie, telefon bez baterii. Bateria to drugie tyle. Popatrzcie, jak to wygląda, kiedy to wszystko złożymy w całość. Ano tak. Małe to nie jest, lekkie też nie jest. Ćwierć kilo jak w mordę strzelił. No niestety, oczywiście nie pokażę wam, jak ten telefon działał, bo baterię już dawno diabli wzięli, ale to było na swój sposób urządzenie, tak jak powiedziałem, klasy premium, więc i zestaw był premium. A zestaw był nader ciekawy. Poza standardową ładowarką mieliśmy taki dock. A dock było tyle fajny, że pozwalał na ładowanie jednocześnie zapasowej baterii i samego telefonu. Tak to wyglądało. Ładowaliśmy i baterię, i telefon. Do tego oczywiście była podłączana kostka ładowarki, a kostka też była niemała. A akurat wydobyły mi się z pudełka obie kostki, więc żeby było zabawnie, jeszcze pokażę wam fajną, specyficzną ciekawostkę. To jest wtyk do docku. Tymczasem właściwy telefon ładowało się zupełnie inną wtyczką, taką podłużną. Fajny nonsens, prawda? No ale cóż, moi drodzy, tak to wtedy było. Pamiętajmy, 95 rok, a w 95 roku, mając Motorola Flare, to byłeś gość. To był telefon naprawdę pożądany i naprawdę wówczas dosyć popularny. Aczkolwiek ceny były, jakie były, zamożność społeczeństwa też była taka, jaka była. I tak naprawdę na Flare mogli sobie pozwolić tylko nieliczni, a większość po prostu o niej czytała. To pewnie trochę tak, jak to obecnie ma miejsce ze składakami czy najdroższymi flagami. A na koniec tego dosyć króciutkiego filmu pokażę wam jeszcze artefakt. Młodsi widzowie pewnie nie wiedzą, co to jest, to ja wam powiem, to jest kabura do telefonu. Przypinało się to do paska u spodni. O, tu jest taka klamerka. Był nawet taki niewybredny żarcik odnośnie atrybutów męskości tego, kto nosi komórkę u paska. No i się wkładało telefon, o, tu się miało to przy pasku i się zadawało szyku. A jak mieliśmy portki na gumkę, nic łatwiejszego, wtedy się brało taką, o, smyczkę, przypinało i szło się najlepiej nad morską promenadą, niosąc w ręku swoją flarę i zadając szyku. A że ten telefon jeszcze, z tego co pamiętam, miał dosyć upierdliwe w brzmieniu dzwonki, no to to zwracało uwagę. Także wiecie, tym szpanowaliśmy w 95 roku. I to niestety wszystko, co mogłem wam powiedzieć o Flarze, no bo co tu dużo opowiadać. Telefon pracujący w trzech zakresach sieci 2G, obsługujący praktycznie tylko dzwonienie i SMS-y. Zatem nie ma tu się nad czym rozwozić. Niestety włączyć go nie mogę, więc też wam nie pokażę, jak działał. Nie opowiem wam o nim szerzej, bo po prostu już wiele nie pamiętam. Ale chciałem go wam pokazać jako ciekawostkę. Jeszcze nie wiem, w który rok wybierzemy się w kolejnym odcinku, ale oglądajcie ten kanał. Do zobaczenia. Cześć.